Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Maciej Kwietniewski, jestem studentem drugiego roku grafiki w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Z racji tego, jaka aktualnie panuje sytuacja w całym kraju, postanowiliśmy wyjść Wam naprzeciw i sprawić, żeby ten czas był trochę, można powiedzieć, lepiej i bardziej produktywnie spędzony, ponieważ kiedy mamy wolny czas, możemy go poświęcić chociażby na nabywanie nowych umiejętności i w związku z tym będą pojawiały się właśnie tego typu warsztaty. I ja aktualnie zostałem wytypowany, żeby stworzyć Wam warsztaty fotograficzne. I będą to warsztaty, które głównie będą opierały się o samą fotografię, będą to oczywiście podstawy fotografii, ale także rzeczy typu jaki obiektyw kupić, jakie akcesoria mogłyby się przydać właśnie do wszelakiej fotografii, a także jak robić zdjęcia smartfonami, ponieważ jak wiemy, aktualnie smartfony są jednym z najbardziej popularnych, można powiedzieć, źródeł, jeżeli chodzi o tworzenie fotografii. Z racji tego, że jest to nasza taka właśnie pierwsza lekcja, to chciałbym Was nauczyć podstaw. A tą najważniejszą podstawą, o którą najczęściej właśnie zapominają początkujący fotografowie, jest właśnie trójkąt ekspozycji. Czym jest trójkąt ekspozycji? Otóż trójkąt ekspozycji są to trzy wartości, które jeżeli będziemy zmieniać, to mogą nam w efekcie dać mniej lub więcej światła, nasz obrazek będzie ciemniejszy bądź jaśniejszy, ale to też oczywiście wiąże się z pewnymi skutkami ubocznymi, o których właśnie chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Zanim jeszcze do trójkąta ekspozycji przejdziemy, oczywiście na początku trzeba powiedzieć, że żeby móc w pełni wykorzystać trójkąt ekspozycji, musimy przełączyć się z trybu automatycznego na tryb manualny w przypadku naszego aparatu bądź smartfonu. Ponieważ tryb automatyczny jest to tryb, który w głównej mierze ma sprawić, żeby zdjęcie po prostu było dobrze doświetlone, a naszym zadaniem jedynie jest pociągnięcie za spust. Sprawa wygląda następująco, że kiedy chcemy zrobić jakiekolwiek kreatywne zdjęcie, to w trybie automatycznym będzie to praktycznie niemożliwe, ponieważ jak już powiedziałem, on ma tylko sprawić, żeby zdjęcie nie było ani za jasne, ani za ciemne. Dlatego też musimy przejść w tryb manualny, by móc z tymi właśnie wartościami wszystkimi operować ręcznie. Zacznijmy sobie od pierwszej wartości. Wydaje mi się, że jest to najważniejsza wartość z tych trzech i ludzie tak naprawdę o niej często zapominają, a to właśnie ona warunkuje, czy nasze zdjęcie w ogóle wyjdzie ostre, a także pozwala nam na bardzo dużą uniwersalność, jeżeli chodzi o kreatywność w przypadku zdjęcia, a jest to czas migawki. Czas migawki jest to nic innego jak czas, kiedy kurtyna aparatu się otwiera i zbiera światło tak właśnie, żeby naświetlić nasze zdjęcie. Kiedy się zamknie, to wtedy nasze zdjęcie wychodzi. Bardzo proste akurat. I im dłużej ta kurtyna jest otwarta, tym więcej tego światła dostaniemy, przez co nasze zdjęcie może być jaśniejsze. Tylko że tutaj jest taki problem, że kiedy kurtyna jest otwarta i na przykład mamy także obiekty, które się ruszają, to nasz aparat także właśnie zbiera ten ruch, przez co kiedy ostatecznie ta kurtyna się zamknie, to obiekt, który powinien być ostry jak brzytwa, będzie po prostu taki rozmyty, ale nie dlatego, że jest nieostry, tylko dlatego, że jest właśnie poruszony. Wyjdzie nam tego typu właśnie duszek, przez co nasze zdjęcie może zostać kompletnie zrujnowane. Jeżeli chodzi o długi czas migawki, długi czas naświetlania, jest to bardzo przydatne, kiedy przede wszystkim chcemy bawić się w takie coś, co się nazywa malowanie światłem. Jeżeli kiedykolwiek widzieliście zdjęcia typu właśnie serduszka namalowane fleszem od telefonu, bądź zdjęcia, gdzie przez całą ulicę rozpościerają się światła samochodów, to jest właśnie możliwe przy pomocy ustawiania bardzo długiego czasu migawki. I mówimy tu o wartościach typu 5, 10 czy nawet 30 sekund. Jeżeli chodzi w drugą stronę o krótki czas migawki, on przede wszystkim przydaje się w miejscach, gdzie chcemy nasze obiekty w kadrze zatrzymać. Czyli mówimy typowo o fotografii sportowej, mówimy tutaj o reportażu, mówimy tutaj o fotografii motosportowej przede wszystkim, kiedy samochody pędzą po 100-150 km na godzinę, tutaj potrzebujemy jak najkrótszych czasów migawki, żeby móc je złapać i właśnie, żeby nie były takie poruszone, żeby nie było tego efektu, o którym Wam mówiłem przed chwilą. I tutaj mamy oczywiście wartości typu 1,640, 1,000. Oczywiście w przypadku wartości typu 1,640
21-tysiączne dostajemy o wiele mniej światła niż w przypadku właśnie długiego naświetlania, dlatego też jeżeli chociażby bawimy się w eksperymentowanie właśnie z zatrzymywaniem wody na obrazku i robimy to w pomieszczeniu, potrzebujemy bardzo dużego oświetlenia, żeby móc coś takiego zrobić, dlatego też miejcie to na uwadze. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o czas migawki. Otóż w przypadku, kiedy robimy zdjęcia z ręki, zawsze dobrze by było, żebyśmy mieli czas migawki ustawiony właśnie jako dwukrotność naszej ogniskowej, którą mamy na obiektywie. Dla przykładu, jeżeli mamy obiektyw, który ma 50 mm ogniskową, to najlepiej by było, jeżeli byśmy mieli czas migawki 1/100, ponieważ samo zatrzęsienie rękoma może sprawić, że właśnie zdjęcie wyjdzie nieostre, wyjdzie właśnie poruszone. Dlatego też najlepiej by było mieć dwukrotność, ale wiadomo, w przypadku pomieszczeń nie zawsze będziemy mieć takie idealne warunki, żeby tak bardzo czasy migawki skracać, dlatego też przynajmniej jednokrotność, czyli w tym przypadku 1/50, byłoby bardzo fajnie mieć. Przechodzimy dalej. Wartość, która jest bardzo popularna w przypadku marketingu właśnie fotografii na smartfonach, czyli przysłona. Przysłona jest to bezpośrednio konstrukcja, która znajduje się w obiektywie. Są to takie specjalne listki, które kontrolują, jak dużo światła wpada przez nasz obiektyw. I sprawa wygląda następująco. Jeżeli mamy wysokie wartości przysłony, jak chociażby f1.4, f2, f2.8, dostajemy coraz to więcej światła, ale także jest coraz to płytsza głębia ostrości, czyli dostajemy większe rozmycie, tak jak widzicie aktualnie za mną. Jest bardzo duże rozmycie, ponieważ aktualnie nagrywam przy pomocy obiektywu, który posiada przysłonę f2.8 na pełnej klatce. Jeżeli chodzi o rozmiary sensorów, to też będzie omawiane w przypadku kolejnych lekcji. Niestety płytka głębia ostrości ma swoje dobre, a także złe strony. Dobre to jest to, że dostajemy coraz to większe rozmycie, przez co nasze zdjęcie wygląda bardziej profesjonalnie, przynajmniej jest to najczęściej w ten sposób komentowane przez bardzo początkujących fotografów, ale jest też bardzo duży problem z bardzo płytką głębią ostrości. Dla przykładu, jeżeli byśmy chcieli zrobić portret osobie, która jest praktycznie w całym kadrze i robimy to chociażby na wartości f1.4, to bardzo możliwe, że dostaniemy takie zdjęcie, w którym ostre będą tylko oczy, a nos i chociażby usta już będą kompletnie nieostre, ponieważ już będą poza zakresem właśnie tej głębi ostrości, która była ustawiona na oczy. Trzeba wtedy zbijać właśnie przysłonę do niższych wartości, ale oczywiście im niższa ta wartość, tym mniej światła dostaniemy, a także więcej rzeczy będzie w ostrości. Jest to bardzo przydatne w przypadku chociażby krajobrazów, kiedy chcemy, żeby wszystko dosłownie w naszym kadrze było w ostrości, czy to jest polanka na przodzie, czy góry na drugim planie. Jeżeli chcemy po prostu, żeby dosłownie wszystko było w ostrości, to wtedy chcemy przymknąć właśnie przysłonę do jak najniższą wartość. Najczęściej jest to chociażby w przypadku obiektywów f22, f32. To też wiąże się z pewnymi problemami oczywiście, ale to akurat omówię w przypadku lekcji, gdzie będę omawiał bezpośrednio już obiektywy. No i ostatnia wartość trójkąta ekspozycji, czyli ISO. Prawdopodobnie wszyscy znają, tylko nie znają terminu ISO, ale wszyscy prawdopodobnie znają ISO pod terminem szum czy ziarno. Otóż czułość ISO jest to po prostu wartość, gdzie cyfrowo podbijamy jasność naszego sensora, dzięki czemu dostajemy więcej światła, ale to też wiąże się z pewnymi problemami, które mogą się ujawnić na naszym zdjęciu. Jak już powiedziałem, im wyższe wartości ISO, to jest więcej światła, ale także może się coraz bardziej po prostu ukazywać nam szum, to właśnie specyficzne ziarno. Dodatkowo są także inne problemy. Możemy kompletnie stracić kolory na naszym zdjęciu, im wyższa wartość ISO właśnie będzie, a także może się bardzo pomniejszyć nasz zakres tonalny. Otóż zakres tonalny jest to wartość, jest taka dodatkowa wartość, która mówi nam, jak dużo szczegółów będzie w naszych ciemnych partiach, a także w naszych jasnych partiach. Na przykład możecie aktualnie zobaczyć moje włosy. Są po prostu partie, które są bardzo ciemne, jednak jesteście nadal w stanie zobaczyć detal właśnie poszczególnych kosmyków. Jeżeli ten zakres tonalny będzie mały, to tam, gdzie właśnie widzicie aktualnie ten detal, byłoby po prostu czarne. I tak samo jak aktualnie widzicie niebo, jeżeli po prostu niebo by było troszeczkę za jasne i ten zakres tonalny byłby niski, to po prostu to niebo byłoby białe. I to jest bardzo proste tutaj właśnie wyjaśnienie. I także w przypadku aparatów nie radzę w ogóle używać maksymalnych wartości ISO, jakie możecie ustawić, ponieważ są aparaty typu Sony A7S, który jest w stanie wykręcić 512 000 ISO.
No tylko, że 512 tysięcy ISO jest praktycznie w ogóle nieużyteczny, no chyba, że używacie aparatu jako noktowizor. Dlatego też radziłbym sobie po prostu zrobić taki test, żeby zrobić sobie właśnie zdjęcia w pomieszczeniu, dosyć ciemnym pomieszczeniu i sprawdzać po kolei wartości ISO, kiedy po prostu ta wartość, można powiedzieć, jest już taka, że zdjęcie jest zrujnowane, a kiedy jest taka maksymalna, kiedy wydaje Wam się, że jeszcze to zdjęcie będzie ok, ponieważ wiadomo, od każdego aparatu zależy, jak to ISO będzie działać, jak ono będzie wyglądać i przede wszystkim, czy ono nam się spodoba. I to tyle, jeżeli chodzi o trójkąt ekspozycji. Wydaje mi się, następna lekcja będzie dotyczyła bezpośrednio obiektywów. Jakie obiektywy wybrać, jakie są problemy obiektywów, dodatkowo jak właśnie działają obiektywy pod pewnymi przysłonami, co fajnie by było w obiektywie mieć, a także oczywiście, jaki obiektyw wybrać do jakiej sytuacji, czy to jest krajobraz, portret, bądź na przykład fotografia ptaków. Dlatego też, jeżeli jesteście zainteresowani, to czekajcie na następną lekcję. Tymczasem mam nadzieję, że dzisiaj się czegoś nauczyliście. Widzimy się przy okazji kolejnej lekcji. Trzymajcie się i na razie.